A co myślisz na przykład o Lil Masty, która postanowiła uwiecznić poród w internecie, nagrać na filmik na YouTube, na inne też media społecznościowe, tak. Bardzo dużo, bardzo, tak, tak. Ale Masty jest też znana z tego, że po prostu nie ma dla nich tematu tabu i bardzo często właśnie pokazuje, zarówno się pokazywała w ciąży, jak i właśnie podczas porodu, jak i też teraz swoje dzieciątko pokazuje już. Więc co ty myślisz o takim ekshibicjonizmie? Wiesz co, no każdy ma inny ekshibicjonizm, no artyści też są tacy, jakby nie było. Trudno mi się wypowiedzieć, no dla mnie też nie ma tematu tabu, jeżeli mówię o rzeczach psychologicznych, terapeutycznych, no bo ja chodzę na terapię, Michał, razem chodzimy, jakby my lubimy pracować jakby w tej sferze nad nami, więc ja mówiąc o tym, mówię ludziom, że pokazuję, że to nie jest temat tabu, że fajnie chodzić na terapię, że ludzie, którzy też dają wywiady, chodzą, że to jest jak najbardziej normalne, ale czy ja bym opublikowała poród... No nie wiem, no ja miałam cesarkę, no to kto by chciał oglądać to, wiesz. Jak Rysio wie, jak się dzieci biorą, jakby skąd się biorą, no bo mama z tatą się przytulili, ale zapytał się, jak on się pojawił na zewnątrz, jeżeli był w brzuchu. Ja mu powiedziałam prawdę, wiesz, no to jest 6-letni chłopiec, nie chcę już kłamać, jakby mogę naokoło obejść i powiedziałam, że miałam rozcięty brzuszek i wtedy wyszedłeś i Rysio, naprawdę nożem? Podczas, i on pierwszy raz był w życiu tak zszokowany, ja mówię, Frysiuniu, ale skalpelem, mamusia zszyta była, krwi nie było, no i tu byłeś. On jeszcze kilka dni dopytywał i nawet mówi, mama miała brzuch rozcięty, nie mógł przeżyć, a później mu pokazywałam niteczkę blizny, więc no, warto poruszyć z dzieckiem ten temat, ale czy ja bym chciała pokazać, no nie, ja tego nie widziałam w ogóle, jestem ciekawa, ty widziałeś? Tak. Tak? No zachęcam. Słuchaj, zobaczę z ciekawości nawet, bo się z czymś takim nie spotkałam. No wierzę, że to pewnie miało skrajny odbiór, wiesz, no niektórym będzie się podobało, niektórym nie, ale wiesz, im więcej się pokazuje rzeczy w internecie, tym mniej tematów tabu jest, wiesz, tak sobie myślę, że ludzie, którzy nie funkcjonują w showbiznesie, widzą sobie, kurde, ona jest normalna laska, rodziła tak jak inne rodzą, niczym się nie różnimy, po prostu, bo czasem ludzie sobie wyobrażają, że gwiazda to jest gwiazda. Słuchajcie, ja wracam na chatę, wciągam dres i marzę, żeby zdjąć te szpilki wypchane papierem, bo mi spadają po prostu. Więc ja tak samo jak każdy inny funkcjonuję. No.